Wchodzimy do projektu numer 15. Projekt zarządu, opinia Komisji Infrastruktury Komunalnej, pan radny Jerzy Danica. Druk numer 15 w sprawie zaopiniowania inwestycji miejskich z terenu 918 zawartych we wstępnym katalogu inwestycji miejskich. Opiniuje się pozytywnie inwestycje miejskie z terenu dzielnicy 18 pod nazwą budowa ścieżek rowerowej na terenie miasta, modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Alei Solidarności, ulica Struga, budowa wybiegów dla psów zawarte we wstępnym katalogu inwestycji miejskich w związku z pismem Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa z dnia 3 czerwca 2013 roku. Uzasadnienie: inwestycje wskazane we wstępnym katalogu inwestycji miejskich przyczynią się do poprawy infrastruktury rowerowej i bezpieczeństwa na terenie dzielnicy 18 Nowa Kuta. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Korzenki. Ja mam to pytanie, ponieważ to jest ujęte w katalogu, prawda, inwestycji miejskich, bo tu nie ma nic, prawda? Czy jest tylko pro forma, rozumiem? Tak. Jest to taka procedura. To pytam. I od razu mówię, że to są te inwestycje, które jeszcze są w fazie. To wszystkie, które uzyskały pozwolenie na budowę, które mają projekty, które zakończyły fazę koncepcyjną, nie są ujęte we wstępnym katalogu inwestycji miejskich. Pani radna Frankiewicz po raz pierwszy. Prosiła o omówienie budowy, czyli modernizacji sygnalizacji świetlnej Solidarności Struga. Czy ma się to jakoś do naszych sylwestrów na podstawie komisji wyjściowej, którą mieliśmy z Komisją Bezpieczeństwa? Znaczy ja odpowiem, że nie ma się to w żadnym wypadku do tego, co myśmy wnioskowali, ponieważ to jest wcześniejsze, jak gdyby zadanie wcześniej przygotowane, a pan przewodniczący powie dokładnie, co chodzi o tym zadaniu. Jak pan przewodniczący wspomniał, cała modernizacja polega na wymianie okablowania i ma uwagi na to, że stan izolacji słaby, będzie okablowanie wymienione i ma. Nie możemy dopisać. Nie, to tak jest. Z katalogu miejskich inwestycji, to nie są nasze pieniądze, jest to tak zapisane. Ja tylko tu dopowiem, że może Państwo nie wiecie, ale na naszych skrzyżowaniach jest wiele świateł takich, gdzie dopominamy się przykładowo od kilku lat już, żeby była sygnalizacja świetna, dźwiękowa i oczywiście światła, prawda? W związku z tym te, czy nie są robione, to będzie przebudowa tych skrzyżowań, między innymi to jest podyktowane przebudowa tych skrzyżowań. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? To krótkie pytanie, a jaka to szansa, że to będzie w budżecie? To takie samo. Zasadnicze pytanie. Tak. Właśnie nie wiem, o czym opowiadać. Więc bardzo proszę. Pieski mnie interesują. Nasze dzielnicy jeden jest proponowany. W każdej dzielnicy zgodnie z programem wybiegów dla psów jest proponowana jedna lokalizacja. Ta lokalizacja została, jak Państwo wiecie, wskazana w tamtym roku. Pierwsza lokalizacja została wskazana zaraz za parkingiem, który jest przy MCK. Okazało się, że po wymianie korespondencji pomiędzy ZIKIT-em a Biurem Planowania Przestrzennego, że plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza takiego obiektu, który jest obiektem zamkniętym, to znaczy posiada ogrodzenie w tamtym obszarze. Tym samym przesunięto ten wybieg dla psów w stronę stacji benzynowej Statoil po stronie bliższej w sąsiedztwie ulicy Jana Pawła II. No i czekamy na stanowisko Biura Planowania. Czy tam też są jakieś uwarunkowania, które nie pozwalają na to, aby ten wybieg dla psów powstał. Powiem także, że wybieg dla psów to teren minimum 0,5 hektara, który musi być dostępny. Może być oczywiście większy, ale minimum musi być to 0,5 hektara. Działka musi być oczywiście gminna. Ten wybieg, gdyby nie było tych sytuacji, to mielibyśmy w tamtym roku, na jesień. Ale ze względu na te proceduralne sprawy, to nam się troszeczkę ten wybieg oddalił. Miśniowym sali byłby do takiej realizacji. Nie, będzie tam kosztuje 70 tysięcy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za projektem uchwały numer 15? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada przyjęła
uchwałę na druku nr 15.